Witam wszystkich w filmie, w którym przechodzę Pokémon Corps, czyli grę, w której nie jestem zwykłym trenerem, a policjantem, więc nie zdobywam odznak, ani moim celem nie jest zostanie czempionem, tylko rozwiązuję różne kryminalne zagadki. W ogóle to w tej grze dzieje się dużo nie za bardzo family friendly rzeczy, więc będę musiał omijać parę słów i jakoś je zamieniać, to nie myślcie, że jestem jakiś dziwny, tylko wiecie, nie chcę dostać żadnych ograniczeń na filmie. Bez przedłużania zostawcie łapkę w górę, suba i zapraszam do oglądania. Gra zaczyna się w momencie mojego wstąpienia do policyjnej akademii, gdzie uczymy się jakichś tam różnych zasad, jak aresztować kogoś i tak dalej. W trakcie tego dostałem pierwszą misję, w której muszę iść po donaty do Pokémon Center, więc tak zrobiłem, a tam akurat Zigzagoon atakował ludzi, to wziąłem z leżącej obok torby startera. Do wyboru miałem Carvanha, Zangusa i Arona, więc wybrałem tego ostatniego i bez problemu pokonałem agresywnego Pokémona. Gdy wróciłem do akademii, na wejściu poznałem oficera Flasha, który zauważył, że mam duży talent, to postanowił, że będzie mnie trenował i to dobrze, bo zwykłe treningi są podobno bardzo nudne, a z nim będę dostawał od razu jakieś misje do robienia. Dostałem jeszcze Growlithe'a, bo każdy policjant dostaje go na początek i od razu mam się udać do Little Root Town, sprawdzić czy coś złego się tam nie dzieje. Doszedłem tam i poszedłem do domu Brendana, który w tej grze jest uzależniony od różnych nielegalnych substancji, to musiałem z nim zawalczyć. Miał tylko Mudkippa, to szybko go pokonałem i aresztowałem, następnie poszedłem do laboratorium profesora Bircha, który niestety został zjedzony przez Puchajenę i jeden z jego asystentów chce go odrodzić jakoś i potrzebuje do tego ofiar z ludzi, to go też musiałem szybko pokonać i aresztować. Został mi tylko dom May do sprawdzenia i nawet nie wiem czy chciałem to robić w sumie, bo tam jakiś typ, no, wbiegał w jej matkę bez jej zgody powiedzmy, ale go też szybko pokonałem. Na tym skończyła się pierwsza misja, więc wróciłem do Flasha i od razu dostałem kolejną, czyli tym razem muszę się udać do Petalburg City. Poszedłem do domu Wally'ego, a w nim zobaczyłem, że właśnie Wally pokonał na zawsze swoich rodziców, jakiegoś policjanta i w ogóle to jest jakiś chory psychicznie i chce przejąć władzę nad światem, więc muszę go powstrzymać. Pierwszego miał Abre, który zna tylko teleport, to szybko go pokonałem Aronem, a druga i ostatnia była Ralts, która padła na dwa hity. Niestety, pomimo wygrania z nim, użył teleporta Abry i udało mu się uciec, to ja wróciłem do akademii, gdzie za wykonaną misję dostałem rower i teraz dostałem też ostatnią misję przed zostaniem absolwentem akademii i awansowaniem na lepszą pozycję, czyli muszę wyczyścić Petalburg Woods. Jedyne co musiałem zrobić, to pokonać ziomka z teamu Aqua, tak jak w zwykłej grze, tylko że tutaj chciał mnie przerobić na organy i sprzedać na czarnym rynku, ale mimo to na spokojnie go pokonałem, po czym złapałem sobie Puchajenę, bo przypomina trochę takiego policyjnego Pokemona. Psem jest po prostu. Następnie wróciłem do akademii i zdałem raport Flashowi, dzięki czemu awansowałem na oficera. Teraz poszedłem do Rustboro City, bo w jednym z pobliskich sklepów z kwiatami niekoniecznie były tam kwiaty, a inne fajne zielone roślinki. To musiałem pracowników pokonać i zamknąć. Uspokoiłem jeszcze sytuację w slumsach, bo jakiś ziomek terroryzował to miejsce i odebrałem kata w jednym z domków, po czym popłynąłem do Delford Town. Tutaj w gymie jest sporo ciał ludzi i okazało się, że za wszystkim stoi lider tego miejsca, to musiałem z nim zawalczyć. Zacząłem Puchajeną na Machopa i za dużo nie mogłem mu zrobić, to raz rzuciłem Sandatak, po czym mój Pokémon padł. Wystawiłem Growlithe'a, który pokonał go trzema flamethrowerami. Drugi był Makuhita, który padł na 2, ale też zostawił 2 HP Growlithe'owi, a ostatni był Meditite, którego jeszcze udało mi się mocno obić przed padnięciem, więc wystawiłem Arona, który dobił go jednym headbutem. Po walce zaproponował mi łapówkę w zamian za to, że go nie zamknę, ale jako że jestem dobrym policjantem, to się nie zgodziłem, więc użył on Max Revive'y i Rare Candy i musiałem z nim zawalczyć jeszcze raz. Niestety nie miałem teraz żadnych szans, bo jego Pokémony kontrują cały mój team, więc postanowiłem, że złapię sobie Tailoa i podekspię go, po czym wróciłem do niego, żeby go pokonać, ale jestem debilem i spamowałem Z na przyspieszeniu, przez co przez przypadek jednak wziąłem łapówkę, którą był Nugget i już nawet nie mogę z nim zawalczyć.
Następnie chciałem pójść do tej jaskini nad miastem, ale okazało się, że jej nie ma, a za nią jest więzienie, w którym dowiedziałem się, że paru więźniów stamtąd uciekło i mam ich znaleźć. Daleko nie musiałem szukać, bo znalazłem ich za budynkiem. Było ich trzech, dwóch randomów razem z Brendanem i planowali ucieczkę przez morze, tylko że nikt z nich oprócz Brendana nie potrafi pływać, więc miał ich nauczyć, ale zanim to zrobił, to pokonałem jego kolegów, którzy w panice postanowili wskoczyć do wody i się utopić. Ostatni został Brendan, którego też bez problemu pokonałem, tylko że mu akurat udało się uciec, bo ja niestety nie potrafię pływać. Potem łódką popłynąłem do Slateport City, gdzie Team Aqua i Team Magma walczą między sobą, a w tej przystani czy czymś takim zobaczyłem, jak Archie, czyli lider wodnej drużyny, kradnie łódź podwodną i ucieka. Potem poszedłem do slumsów, a przed nimi spotkałem Alexę, czyli jakąś tam ważną osobę w policji i razem z nią tam weszliśmy. W środku obie te drużyny miały kryjówkę, co jest w sumie trochę dziwne, ale pomińmy to, więc Alexa poszła pokonać admina teamu Magma, przez co musieli się stamtąd wynieść, a ja poszedłem na admina teamu Aqua. Zacząłem obitym Aronem na Maitienę, więc tylko raz użyłem Mud Slap, żeby zmniejszyć mu celność przed padnięciem, a potem wystawiłem Growlithe'a. Uderzyłem go raz Flamethrowerem, po czym admin zmienił na Corphisha, a ja przez przypadek użyłem Roar, zmieniając mu Pokemona na Sfila. Udało się go pokonać trzema atakami, trzeci był Corphish, który padł, nie zadając mi obrażeń. Przedostatnia była Maitiena, którą pokonałem jednym Flamethrowerem, a ostatni był Lombre, którego trochę obiłem Growlithe'em, a dobiłem Tailowem. Po akcji w slumsach Alexa czekała na mnie przed wyjściem z miasta i chciała się ze mną sprawdzić w walce, bo jest jedną ze silniejszych trenerek w policji, a widziała, że ja bardzo dobrze sobie radzę. Zacząłem Aronem na Pikachu i pokonałem go paroma matslapami, kiedy on mi zadał tylko 4 HP dwoma slamami. Druga była Ninetales, którą też ledwo udało się pokonać dzięki matslapom, bo przez wiele tur nie mogła mnie trafić. A ostatni był Arcanine, na którego zostałem Aronem tylko po to, żeby przyjął Intimidate i padł. Potem wystawiłem Puchajenę, żeby mu rzucić raz Sand Attack i też paść, po czym wystawiłem Tailowa, który obił go do połowy HP Wing Attackiem i Quick Attackiem. I został mi tylko Growlithe, którym udało się wygrać przez to, że Arcanine raz użył ognistego ataku, a przez moją abilitkę, czyli Flashfire, nie dostałem żadnych obrażeń. Następnie doszedłem do Mauvile City, gdzie w końcu ewoluowałem Puchajenę w Maitienę i Tailowa w Swellowa, po czym poszedłem na gym, w którym spotkałem Wally'ego pokonującego Pokemony Watsona i też samego Watsona, wiecie o co mi chodzi, więc musiałem spróbować go zatrzymać jeszcze raz. Zacząłem Swellowem na Swablu, którego pokonałem dwoma Wing Attackami, drugi był Absol, który padł na dwa Rock Smash'e Maitieny. Trzeci Kadabra i na niego wystarczyły dwa bajty, a ostatnia była Kirlia, którą Growlithe'em obiłem do połowy HP, ale przez paraliż z Thunder Wave'a mój Pokémon nie dał rady, więc walkę dokończyłem bajtem Maitieny. Po walce niestety znowu udało mu się uciec teleportem, to ja poszedłem na szczyt wulkanu, gdzie spotkałem Maxiego, czyli lidera teamu Magma, który chce zdobyć meteoryt i sprzedać go za miliony na czarnym rynku, bo można z niego robić jakieś tam bronie nuklearne, więc inne organizacje przestępcze na pewno by chciały to kupić. Oczywiście musiałem go pokonać, co było prościutkie, ale nie udało mi się go aresztować, bo uciekł. A chwilę później podszedł do mnie Archie, który mógłby mnie teraz łatwo zabić, bo moje Pokémony są wycieńczone, ale tego nie zrobił. Tylko postanowił mnie oszczędzić w zamian za to, że jak się wyleczę, to pójdę do bazy teamu Magma i ich wszystkich tam aresztuję. Nie miałem zbyt dużego wyboru, więc się zgodziłem i tam poszedłem, a na wejściu ktoś mnie ogłuszył uderzeniem w tył głowy, przez co straciłem przytomność. Obudziłem się w momencie, w którym chcieli mnie wrzucić do lawy, co raczej nie jest zbyt fajne, to musiałem ich pokonać, bo zapomnieli mi zabrać Pokémony, a byli to tylko granci, to nie było to ciężkie. Po wielu kolejnych walkach w końcu udało mi się stamtąd wydostać i poszedłem do jaskini w tym wulkanie, w której znajduje się Firestone, dzięki któremu ewoluowałem Growlithe'a w Arcanine'a. Następnie złapałem Bagona w Meteor Falls i po wykonaniu misji, w której pokonałem sobie paru grantów teamu Aqua, dostałem Surf, ale żaden z moich Pokémonów nie mógł się go nauczyć, więc poszedłem jeszcze szybko sobie złapać Merilla.
Teraz przypomniałem sobie, że nie odwiedziłem gymu w Laverage Town, więc wróciłem się tam, a w nim zobaczyłem, jak Lidelka Flannery rozmawia o czymś tam mało ważnym ze swoim chłopakiem z teamu Magma i z tego wynikało, że ona też jest członkiem tej drużyny. Na spokojnie pokonałem jej chłopaka, po czym zawalczyłem z nią, zacząłem Arcanine'em na Numela i pokonałem go 2 flamethrowerami, druga była Slagma, która padła w taki sam sposób, trzeci Camerupt, na którego wystawiłem Mightyenę, żeby zmniejszyć mu atak Intimidate'em, po czym zmieniłem na Merilla na 7 poziomie, żeby go poświęcić po prostu i żebym mógł zmienić na Arcanine'a bez dostawania obrażeń, a nim udało się go pokonać. A ostatni został Torkoal, którego bez problemu pokonałem Mightyeną. Po walce przestraszony ziomek z teamu Magma popchnął swoją dziewczynę na mnie, żeby on sobie mógł uciec, co mu się udało, a przez to Flannery zaczęła żałować dołączenia tam, bo tak naprawdę to dołączyła tylko z powodu chłopaka, ale mimo to i tak musiałem ją aresztować. Po tym ewoluowałem Arona w Lyrona i idąc dalej spotkałem Stevena, który jest tutaj szefem policji i mówi, że słyszał o mnie wiele dobrych rzeczy, więc jak dalej będę się tak dobrze sprawował, to awansuję. Następnie dostałem info, że w Weather Institute są jacyś kryminaliści, więc tam poszedłem oczywiście, a tym złoczyńcą okazał się Brendan, z którym zawalczyłem. I prosta walka to była, ale przez brak myślenia straciłem 2 Pokémony, a po tym od razu musiałem zawalczyć z jego ojcem. Zacząłem Mightyeną na Spindę, którą pokonałem 2 Rock Smashami. Drugi był Slaking, więc zmieniłem na Merilla, znowu tylko po to, żeby go poświęcić i żeby Mightyena mógł nałożyć na przeciwnika Intimidate. Trochę go obiłem Rock Smashami, ale przez to, że dostałem Yonem, to zmieniłem na Swellowa i tak wiem, że strollowałem, powinienem wystawić Lyrona. Lekko obiłem go Wing Attackiem i zgrowlowałem go, po czym wystawiłem z powrotem Mightyenę, która wygrała paroma Rock Smashami. Przedostatni był Vigorov, którego Lyron bez problemu pokonał, a ostatni był Linun, którego Mightyena obiła do połowy HP i dobiłem go jednym Iron Tailem Lyrona. Po walce oczywiście ich aresztowałem, ewoluowałem Bagona w Shelgona i doszedłem na Mount Pyre, gdzie spotkałem Maxiego, który powiedział mi, że właśnie przegrał z Wallim i uciekł on z obydwoma orbami potrzebnymi do obudzenia legend. Jako, że jest wyczerpany walką, to mogę go teraz dobić, więc stwierdziłem, że czemu nie będzie mi przeszkadzał już, a po tym dostałem misję od samego Stevena, żeby odnaleźć Walliego. Poszedłem do posiadłości jakiegoś milionera w Lily Cove, od którego wyciągnąłem informację o tym, że Wally planuje coś zrobić w Mos Deep City albo w Sutopolis City, sam nie wie dokładnie. Postanowiłem pójść do Space Center w Mos Deep, gdzie akurat jest dużo ludzi z teamu Magma, ponieważ jak się za chwilę okazało, załatwiali oni jakieś interesy z kierownikiem Devon Corporation, więc oczywiście chciałem ich pokonać w walce, ale nagle przyszedł Steven i powiedział, żebym nic im nie robił, ponieważ mają zbyt duże wpływy, przez co źle może się to dla nas skończyć i powinienem się skupić na Wallim. Dostałem jeszcze od szefa dive, dzięki któremu dopłynąłem do podwodnej jaskini, gdzie spotkałem Archiego. Przyszedł on po Kyogra, ale Wally go niestety wyprzedził, więc sobie poszedł ode mnie zawiedziony, po czym przyszli do mnie policjanci, Kendo i Alexa. Okazało się, że pogoda nagle potężnie się zmieniła, czyli oznacza to, że Wally ma już 2 legendy i dowiaduje się, że jest on w Sutopolis City, więc muszę się tam udać i go powstrzymać, bo jestem jedyną osobą, która kiedykolwiek z nim wygrała. Przed tym podekspiłem Pokémony do 45 poziomów i teraz na niego poszedłem. Pierwsza walka akurat była prosta, więc ją skipnę, ale to nie koniec z nim, ponieważ zaczyna coś mówić o stworzeniu całkowicie nowego świata, w którym będzie królem i jakieś takie dziwne rzeczy, po czym zawalczyłem jeszcze raz, ale tym razem na jego legendarne trio. Zacząłem Swellowem na Groudona i raz go uderzyłem Flyem, ale on się balkapował cały czas, to postanowiłem aż do padnięcia używać Growle. Wystawiłem Shelgona, którym stoksikowałem go i raz użyłem Protect, po czym wiedząc, że użyję ognistego ataku, zmieniłem na Arcanine'a, który ma Flashfire, więc nie może nim dostać, po czym dobiłem go Flamethrowerem. Drugi był Kyogre, więc wróciłem Shelgonem i chciałem go stoksikować, ale mój Pokémon dostał one-shota, więc postanowiłem wystawić Azumarilla, którym użyłem Rollout i gdyby nie to, że mój Pokémon zmisował, to by się udało, a tak to obiłem go tylko do połowy HP.
Spróbowałem zrobić coś Mightyenom, ale nie wyszło, więc został mi tylko Arcanine i Aggron, to już myślałem, że to przegram. Wystawiłem Arcanine'a, który przed dostaniem one-shota Hydropumpem zdążył uderzyć i podpalić go Flamethrowerem, więc wystawiłem mojego ostatniego Pokemona Aggrona, którym zablokowałem dwa Hydropumpy Protectem, a jednego nie trafił, przez co udało mi się z nim wygrać. A ostatni został Rayquaza, który mało co mi robił, to już na spokojnie z nim wygrałem. Przez to, jak intensywna była ta walka, to razem straciliśmy przytomność, dzięki czemu po paru godzinach jak się obudziłem, to Luther poinformował mnie, że Wally został aresztowany, ale jest jeszcze jeden jakiś wielki problem, o którym za chwilę się dowiem. Poszedłem teraz rozwiązać mało ważną misję w Passive Lockdown, a po niej dostałem informację, że Team Magma i Devon Corporation mieli wielki plan sprzedaży nielegalnych substancji, ale Team Aqua się o tym dowiedział, przez co jest teraz między nimi potężna walka w siedzibie Devon. Chciałem tam pójść, ale przed wejściem gra mnie poinformowała, że walki są tutaj na totalnie innym poziomie i że jak tam wejdę, to już nie będę mógł wyjść, więc lepiej, żebym podtrenował. Podekspiłem do 55 poziomów, wszedłem tam i gdy doszedłem na najwyższe piętro razem z Lutherem, czyli najpotężniejszym policjantem, od razu mieliśmy zawalczyć w podwójnej walce z Archim i kimś tam z Devon. Zadziwiająco prosta ta walka była, bo ani razu nawet nie uderzyli mojego Pokemona, a po niej zobaczyliśmy, że jest z nimi Steven, czyli przypominam w tej grze szef policji. Okazało się, że współpracuje on z Devon Corporation, którzy robią nie za bardzo legalne rzeczy, ale jego ojciec jest właścicielem tej firmy. To mu pomaga, przez co Luther poczuł się zdradzony, więc chciał pokonać Stevena, ale nie miał z nim żadnych szans, to ja muszę z nim zawalczyć. Zacząłem Salamensem na Skarmorego i raz go uderzyłem Dragon Breath'em, po czym zmieniłem na Arcanine'a, który dobił go Flamethrowerem. Drugi był Metagross, który padł na Hita. Trzeci Claydol, który padł na parę surfów Azumarilla. Czwarty Aerodactyl i on w końcu coś zrobił, bo pokonał mojego Salamensa, ale mocno go obiłem, więc wystawiłem Aggrona, który nie miał szansy z nim przegrać, ale zmisował dwa razy atak i przegrał jednak. Wystawiłem Azumarilla z nadzieją, że będzie szybszy, ale niestety nie był. Wystawiłem Arcanine'a, który padł przez Full Restore'a i w końcu wystawiłem Mightyena, który ledwo go pokonał. Ostatni został Aggron, to postanowiłem pobawić się Full Restore'ami, bo wyjątkowo nie dałem sobie zasady, że nie mogę używać itemów w trakcie walki i pokonałem go paroma Rock Smashami. Po walce, gdy już chciałem iść po szefa Devon, to nagle pojawił się jakiś Xandus, czyli osoba odpowiedzialna tak naprawdę za cały rozwój tej korporacji, ponieważ zabijał on każdego, kto stanął jej na drodze. Zobaczył, że jest ona teraz w opłakanym stanie i jakiś dzieciak pokonuje wszystkich w środku, to stracił do nich zaufanie i na zawsze ich pokonał, oprócz mnie, bo jestem wyjątkowo silny, i Luthera, bo go bronię po prostu i teraz z nim zawalczyłem. No i rzeczywiście są tutaj chore poziomy i taka Lugia na przykład ma ich tylko 10 więcej, więc przegrałem niestety, to podekspiłem cukierkami Pokemony, żeby być z nim na równi i spróbowałem zawalczyć jeszcze raz. Zacząłem Azumarillem z Rock Smashem na Umbreona i właśnie tym atakiem szybko go pokonałem. Drugi był Entei, raz go uderzyłem surfem, ale zaczął ładować Solar Beama, więc zmieniłem na Salamensa, który pokonał go paroma crunchami i Dragon Breath'em. Trzecia była Lugia, na którą zostałem, bo chciałem chociaż trochę ją obić crunchem, ale niestety była szybsza, więc mój Pokémon dostał one-shota. Teraz wystawiłem Mightyena, który zrobił to, czego Salamence nie dał rady. Kolejny był Jirachi, którego mocno obiłem crunchami, ale padłem, więc wystawiłem Arcanine'a, który dobił go Flamethrowerem. Przedostatni był Espeon, który wygrał przez Full Restore'a, ale obiłem go do połowy HP, więc wystawiłem Aggrona, który dobił go Iron Tailem. A ostatni był Celebi, który padł na dwa Flye Swallowa. Trochę dziwne zakończenie, bo po walce Xandus, jako że jeszcze nigdy z nikim nie przegrał, to po prostu zniknął i nigdy więcej nie był widziany, a ja zostałem nowym szefem policji.